Cześć wszystkim, z tej strony Damsam, witam was na moim kanale i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Populous The Beginning. Dzisiaj czwarta plansza, czwarta planeta i przeciwstawiamy się tym razem znowu zielonemu przeciwnikowi, zielonemu szamanowi. Tak, Matak jest ponownie naszym przeciwnikiem. Potrzebuje mocy pioruna, by go pokonać. Tak, ale jego wiedzy strzegą kaznodzieje. Tak, pokrótce widzimy, że możemy zdobyć tym razem czar przekonywania tych dzikusów na naszą stronę. Tutaj w świątyni nowa budowla, mianowicie wieża strażnicza. Kamienna głowa. O, i piorun. Czyli dostajemy i budynek, i zaklęcie na tej mapie. To plemię Mata, które też się dopiero rozbudowuje. Więc nie jest tak źle. Pozujemy sobie, zobaczmy. Jeden ludek tutaj. Dobrze, to wyślemy jednego ludka od razu. Szamankę, żeby zdobyła wieżę strażniczą. Czyli coś podejrzewam, że mogą być ataki na nas. Ale to się okaże za chwilę. Super. Tego czaru trochę nam się przyda, bo tutaj trochę tych dzikusów lata. Tak, tylko czterech możemy mieć. I nowa budowla. Wieża strażnicza. Bardzo nam będzie potrzebna. Tylko nie wiem, czy akurat w tych mapach, czy dopiero w późniejszych. Dobra, pójdźmy szamanką. Albo poczekajcie. Budujemy wieżę strażniczą i damy tam szamankę. Też nie możemy wybudować żadnej budowli. Taka wieża strażnicza, taką możemy ustawić gdziekolwiek na mapie i koło niej zacząć budować nowe osady. Czyli w tym momencie automatycznie. To wybudujmy, uważajmy na drzewa, żeby ich nie stracić. Okej. To jest tak jak mówiłem wcześniej, taka wieżyczka najlepiej by była na wzniesieniach. Ale nie będzie nam aż tak dużo było potrzeba. Przemienimy paru dzikusów, tu nie sięgniemy, to niech nasza szamanka trochę podejdzie. Tutaj trzech, tutaj czterech. Nie sięgł tego ostatniego. Nie widać nic złego teraz w pobliżu. Dobra, zdobądźmy jeszcze tych trzech dzikusów. Aha.
Troszeczkę drewna zdobyć. Z oddali. Dobra, zdobądźmy nową wiedzę. Koniecznie musimy celować w samego szamana. Możemy zawsze przed niego, żeby wpadł do wody. Wpadnie do wody, to jest pewne na 100%, że zginie. Tak samo wojowników. No właśnie. Czy nam się uda? Chyba nam się uda bez użycia innych ludzi. No, nasza szamanka już wchodzi do środka. Weszła do środka. Zdobyliśmy nowy czar. To jest bardzo dobre. Już jesteśmy atakowani. I wróćmy na naszą malutką część tej wysepki. Teraz sobie zaatakujemy, bo wydaje mi się, że aż tak bardzo znowu wymagający przeciwnik nie jest. Widzimy, że nie ma zbyt dużo tutaj. Nie rozbudowuje się, nie atakuje nas, więc tak jak ostatnio. Może zróbmy 10 wojowników. Dziesięciu kaznodziei zrobimy. Teraz już nam, już mi nie zależy na drzewach. Postawimy gdziekolwiek tak naprawdę resztę. I teraz pójdziemy w atak. No, jak powinno wystarczyć.
Zaryzykuję. Podejdę z boku i zaatakuję go piorunem, żeby przyspieszyć trochę szkolenie. I tak jak mówiłem, uderzenie pioruna od razu zabija przeciwnika. Okej, jeszcze jeden kaznodzieja i ruszamy w atak. Jeszcze widzimy, zdobędziemy jednego wojownika. Nie wiem, czy poszli za mną jako za szamanką, czy po prostu to miał być jakiś atak. Widzimy, że dalej napływają. Okej, przekonamy sobie. Przekonajmy też tych trzech wojowników. Widzimy, że na takich mapkach możemy eksperymentować różne ustawienia, jakieś ataki powoli, inne takie. Niestety zostali zaatakowani, nie o to mi chodziło. Nie by było, jakby zdobywali, o właśnie. Dobrze, idziemy. Atak robimy. Atak na matak. No i tu już jest raczej koniec. Wątpię, żeby ktoś się uchował. Bliżu dokładnie. Dosyć łatwa, przyjemna runda. Oczywiście można było ją dużo szybciej zrobić, ale jak już mówiłem, nie śpieszy nam się z tym. Trzy walki przegraliśmy i zdobyliśmy oczywiście dwie wiedzę, czyli zaklęcie pioruna i
zaklęcie z wieżą strażniczą i widzimy, że dotarliśmy do ostatniej mapki, do ostatniej planety. W tej części takiego układu, że jedna planeta jest w centrum innych. Ale to już temat na następny odcinek. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę tym razem. Zostawiajcie subskrypcje, komentarze i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!